teraz pogłębię ten trans, a to w ten sposób, że będzie Pan schodził po schodach w dół, w jeszcze głębszy trans. Schody prowadzą w dół, jest 10 stopni, które będę odliczał. Tych schodów jest 10, ja będę je odliczał od 10 do 1. Jak dojdziemy do ostatniego dolnego stopnia, stanie Pan przed drzwiami, które oddzielają ten świat fizyczny od świata ducha, i później na moją komendę otworzy Pan te drzwi i przejdzie na drugą stronę. I już w tej chwili stawiam Pana na szczycie tych schodów. Schody są wygodne, bezpieczne. I zaczynamy schodzenie w jeszcze głębszy trans. I ja liczę 10, 9, 8, 7, coraz głębiej, 7, 6, 5, 4, jeszcze głębiej, 3, 2, 1. I stoi Pan przed tymi drzwiami. I teraz głośno i wyraźnie proszę mi opisać, jak te drzwi wyglądają. Jasne takie. Jasne w jakim sensie? One są malowane na jasny kolor, czy? Tak, na jasny kolor. Są takie drzwi jakby... Jakby co? Wejściowe do pokoju, czy do... No dobrze. Do jakiejś komórki. Zobaczymy, co tam po drugiej stronie, za tymi drzwiami się znajduje. Może to być różne miejsce, może to być jakiś pokój, może to być jakaś komnata bardziej taka wystrojona, czy może to być na przykład jakaś jaskinia, czy może tam być po prostu za tymi drzwiami jakiś ogród, jakaś łąka, czy inne miejsce na łonie natury. Teraz proszę mi jeszcze powiedzieć, jak wygląda klamka. Podłużna, musiężna, taka zdobiona. Jaka? Zdobiona? Tak. Osiężna, zdobiona. Świetnie. No to teraz... Z brązu, coś takiego. Jeszcze raz? Z brązu, osiężna, coś takiego. Dobrze. Dobrze. I teraz ja policzę od 3 do 1, a Pan otwiera te drzwi i przechodzi na drugą stronę. 3, 2, 1 i już. Znalazł się Pan za tymi drzwiami. Rozgląda się Pan ciekawie i gdzie się Pan znalazł? Jakie jest to miejsce, które przygotowali nasi przewodnicy? Co Pan widzi? Na dole ciemność, a na górze tak jakby się chciało przebić coś jasnego. Faluje coś takiego. W porządku, to najprawdopodobniej przewodnik, osobisty przewodnik ze strony światła w tej chwili się zjawił i próbuje się to jakby zmaterializować, zagęścić. On potrzebuje na to trochę czasu i będzie potrzebował trochę energii, i tą energię to jakby z Pana pozwoleniem będzie czerpał z Pana ciała. No to jest bezpieczne całkowicie. To wymaga chwilę czasu i teraz proszę mi opisywać, co się dzieje z tą poświatą, czy z tą energią, którą Pan widział na początku, i teraz co się dzieje. W tej chwili nic się nie dzieje. A co w ogóle Pan widzi? Ciemność, co powiedzą. Tylko ciemność, tak? No dobrze. To ja teraz zapraszam przewodnika, Pana osobistego przewodnika ze strony światła, ażeby
pomógł Panu przejść w takie miejsce, gdzie będzie Pan mógł zobaczyć tego swojego przewodnika. Ja nie wiem, jaką formę on przyjmie. Może to być jakaś postać anielska, czy może to być jakiś mędrzec, lub może to być jakieś zwierzę totemiczne, bo to nie wiadomo. To wszystko zależy od przewodnika i teraz pomogę Panu otworzyć to trzecie oko. Ja tu rozsuwam to jak ekran. Policzę od 1 do 3. I ta ciemność zniknie. A zobaczy Pan miejsce, w którym się Pan znajduje. 1, 2, 3. Już. Zrobiło się jasno. I co teraz Pan widzi? Niestety nie zrobiło się jasno. A? Jest tak szaro jakby. Coś próbuje się przebić, a po lewej stronie, po prawej stronie czuję takie ciepło jakieś. No dobrze. To teraz, żeby jednak przebić się przez tą ciemność, musimy wyjść tak jakby na zewnątrz. Najlepiej będzie, jeśli wyjdzie Pan na taras wieży. Wieża jest okrągła i są schody wewnątrz tej wieży, które te schody spiralnie prowadzą na szczyt tej wieży i tam na szczycie tej wieży jest taki taras widokowy. Stopni prowadzących na szczyt tej wieży jest 21, ja je będę liczył, a Pan będzie wchodził po tych schodach. Wewnątrz tej wieży, po spirali, po tej ścianie są te schody i zaczynamy wspinaczkę. 1, 2, 3, 4, 5, coraz wyżej, 6, 7, schody się zakręcają, 8, 9, 10. Proszę mi powiedzieć, w którą stronę się kręcą te schody? W prawo. Dobrze, 11, 12, 13, 14, coraz wyżej, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Znalazł się Pan na tym tarasie. Na środku tego tarasu jest stół. Proszę mi opisać, z czego ten stół jest zrobiony. Brat jest ze szkła. I nogi są tak jak jedna część paragrafu sądowego. Takie S. Rozumiem. Obok, czy wokół tego stołu? Ja widzę tylko kawałek tego stołu, nie widzę całego. Widzę tylko tą jedną nogę i kawałek tego stołu, nie widzę całego. No, jeszcze raz rozsunę, tak jakby poszerzę ten ekran, że zobaczy Pan cały ten stół. Policzę do 3 i już będzie Pan widział cały ten stół. 1, 2, 3, już. Dookoła tego stołu są jakieś siedzenia. Nie wiem, czy to są ławy jakiegoś rodzaju, czy fotele, czy krzesła. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda. Widzę krzesło takie. Jak wygląda to krzesło?
zdobione jak ta noga. Dookoła, w środku jest taka szara poduszka ze skóry czy czegoś na oparciu i na siedzeniu jest tak samo. Okej. Okay. To jest jedna. Jeden fotel taki, takie siedzenie, a po drugiej stronie tego stołu jest drugi. Może być taki sam lub może być inny i na ten drugi, na to drugie siedzenie zapraszam Twojego przewodnika duchowego. Ty siadasz na tym krześle, na tym siedzeniu pierwszym, a na tym drugim siedzeniu usiądzie Twój przewodnik, którego teraz poproszę, policzę do trzech i go zobaczysz wyraźnie. Jeden, dwa, trzy. I już. I ktoś tam siedzi po drugiej stronie tego stołu. Nic nie widzę, nie widzę nawet. Wcześniej widziałem tylko półtę, bo to nie było krzesło, fotel to był. Tak. Pół takiego dużego fotelu. Takie drewniane, taka, takie podparcie duże. Mhm. Widziałem pół tylko tego fotelu, nie widziałem całego, a teraz słyszę. A teraz co? Teraz nie widzę nic. No dobrze. Widocznie musimy jeszcze głębiej wejść w trans, bo nie każdy potrafi widzieć od razu na początku całości, ale w miarę tej sesji może się to poprawiać, ten wzrok. A jeśli nie będzie możliwości poprawy wzroku, to można usłyszeć głosy w głowie lub po prostu te odpowiedzi, na które odpowiedzi na pytania, które będę zadawał, będą docierać do Pana świadomości, to jakby pozawerbalnie, ale zobaczymy, co się stanie. Ale ja jeszcze bardziej chcę pogłębić ten trans i teraz proszę mi powiedzieć, czy jest jakieś takie miejsce, które Pan widział na ziemi, gdzie Pan był, gdzie chciałby Pan się znaleźć w tej chwili. Miejsce bardzo przyjemne, spokojne. Jeśli sobie Pan przypomina takie miejsce, to proszę mi je opisać, a jeśli Pan sobie nie przypomina, to proszę sobie wyobrazić jakieś takie fikcyjne miejsce, gdzie by się Pan chciał znaleźć. Policzę od 1 do 3. I Pan zobaczy takie miejsce i przeniesiemy się w to miejsce. 1, 2, 3 i już. Może to być również jakaś ta wioska na Madagaskarze, może to być jakaś polana w lesie, czy może to być plaża, czy brzeg morza. Wszystko jedno. Co się pojawia? Taka kaskada, strumień taki mały, no średni. Ta kaskada to jest na rzece, czy to jest... Na rzece, tak, rzeka spływa z góry. Czy jest tam miejsce takie między tymi kaskadami, tego, żeby można było wejść pod ten wodospad i tam doznać oczyszczenia? Jest jakieś takie miejsce? Jeśli tak, to proszę mi je opisać, przyjrzeć się do tego i mi opowiedzieć, jak to wygląda. Tak, jest z przodu takie oczko. Tak. I ta woda spływa z gór. Nie ma miejsca, żeby wejść pod to, ale można na tych skałach się położyć. Ale mi jednak chodzi o to, żeby do tego oczka to jakby wejść, jeśli tam jest za płytko lub nie ma miejsca, ale można zaczerpnąć tej wody do rąk i obmyć całą twarz, obmyć całe ciało. I proszę mi teraz opisać, jak Pan obmywa to swoje ciało i jakie odczucia w czasie tego obmywania. Jest to, bo ta woda ma takie właściwości magiczne, które powodują, że obczyszcza nie tylko fizyczne ciało, ale obczyszcza również to jakby duszę, świadomość. I proszę wykonać te czynności obmywania tego pewnego rodzaju ablucji. Jak to Pan robi?
A jak obmywam twarz, to tak jakby jaśniała ta twarz. Mhm. Ta pańska twarz, tak? Tak, ale jak jestem w środku, w tej wodzie. Tak. Z nogami, no, założymy do brzucha zanurzony, to tam nic nie widzę, żeby się obmywało i rozjaśniało. Tu tak. Ręce jak obmywam, ręce tak jak obmywam, no, przed wejściem załóżmy do, tak. Do wody, do tego, do nie wiem, na stawie czy w morzu, to jaśnieją, ręce są jasne. Korpus, jak ta woda spływa, korpus jest jasny, ale nogi jak są zanurzone, nie widzę, żeby cokolwiek się... Aha. To teraz proszę się poddawać temu strumieniowi tej wody, ale jak mówię, ta woda ma specjalne właściwości magiczne, które czyszczą, oprócz ciała fizycznego, czyszczą również pana duszę, pana psychikę. I odczuwa pan pewnego rodzaju błogość przy przepływie tej energii, bo ta woda jest równocześnie energią, która powoduje wzrost pana wibracji. I proszę mi powiedzieć, jak pan to odczuwa, to działanie tej energii, ten wzrost swojej wibracji. Czuję taką lekkość, ale to tylko tak jak mówię. Głowa, korpus, ręce, a no, z nogami niestety nie widzę nóg w ogóle tak naprawdę. No dobrze, teraz... no to jakaś tam przyczyna tego jest. Spróbujemy później to wszystko jakby przywołać, te obrazy i wszystko na swoim miejscu, żeby było. Ale teraz proszę popatrzeć, stojąc w tej oczyszczającym, w tym oczyszczającym strumieniu tej energii, tej wody magicznej, proszę popatrzeć w kierunku słońca i zobaczyć to słońce. Z której strony twarzy to słońce jest? Czy na wprost, czy z lewej strony, czy z prawej? Jak to pan odbiera? Jest tak między na wprost, a lewą stroną, tak na pośrodku, może wyżej. Dochodzi tak do pozycji czoła. Okej. Okay. Jak pan wie, to słońce jest również istotą świadomą, bardzo świadomą. I można z tym słońcem porozmawiać. I teraz proszę, niech się pan przywita z tym słońcem. Swoimi słowami, wszystko jedno w jaki sposób. Jakieś takie pozdrowienie, przywitanie w kierunku słońca. I proszę mi odpowiedzieć, co to słońce odpowiada. Odpowiadam i witaj. Witaj. Ja też Cię witam, słoneczko. I teraz proszę Cię, słońce, odpowiedz mi, poradź, pomóż. Dlaczego, przepraszam, pan ma na imię? Wojtek. Jak? Wojtek. Wojtek. Dlaczego Wojtek ma na razie takie trudności z widzeniem? Czy możesz mi to wyjaśnić, tą sytuację i ewentualnie pomóc? Żeby rozjaśnić mu to trzecie oko. I co odpowiada słońce? Że jest zablokowane. W jaki sposób mogę odblokować tą blokadę? Po prostu tą blokadę, proszę cię słońce, rozpuść. Ty masz takie możliwości również magiczne, że tą blokadę jakąś energetyczną, czy nie wiem jakiego rodzaju to jest blokada, potrafisz rozpuścić. I teraz proszę Cię, ażebyś pomógł nam w tej sesji. I teraz Wojtek, mów co się dzieje, co widzisz, co odczuwasz. Wcześniej tak jakbym dostał taki promień na to trzecie oko, ale dalej nic nie widzę. W tej chwili nawet nie widzę tego słońca, widzę tylko ten strumień. Nie widzę w tej chwili nic. No dobrze, to ciągle będziemy próbować iść dalej. Ja teraz
policzę od 1 do 5, a ty wyjdziesz spod tego strumienia, jesteś już całkowicie oczyszczony na tyle, na ile to było możliwe. Policzę do 3 i wyjdź z tej wody. 1, 2, 3. Wstajesz obok i teraz powiedz, jak się czujesz ogólnie. Twoja psychika, twoje ciało, jak się czują? To lekkość taka, jakby pustka, lekkość taka. Okej, czyli jakieś tam postępy robimy. I teraz ja zapraszam dużego ptaka. To będzie ptak, który będzie nam potrzebny, żeby cię przenieść w miejsce, gdzie możemy spotkać się z twoim przewodnikiem ze strony światła. Bo ten ptak, to ja nie wiem, może to być jakiś wielki orzeł, czy może inny jakiś ptak. Ptak, który zechce nam pomóc. Ja policzę teraz od 1 do 5 i ten ptak się zjawi, przysiądzie obok ciebie i my go zapytamy, tego ptaka, czy potrafi nam pomóc i przenieść ciebie, Wojtku, w miejsce, gdzie spotkamy twojego prawdziwego przewodnika ze strony świata. Policzę do 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zjawia się ten ptak i teraz powiedz nam, rozpoznajesz gatunek tego ptaka? Tak, to jest orzeł taki brązowy. Ja się zwracam do tego orła. Orle, masz jakieś imię, przez które możemy się posługiwać, zwracając się do ciebie? Przychodzi mi Joshua, ale to... Jak? Joshua. Joshua? Tak. Joshua. No dobrze. Drogi Joshua, czy jesteś przewodnikiem dla Wojtka, czy ewentualnie nie jesteś takim przewodnikiem, tylko na ten moment potrafisz nas przenieść w miejsce, gdzie możemy spotkać przewodnika Wojtka? I to jest pytanie do tego Joshua. Co odpowiada Joshua? Mówisz, że jest przewodnikiem. Aha, przyjąłeś taką formę, bardzo dobrze. I teraz pytanie moje, czy znasz te wszystkie pytania, któreśmy tam wcześniej, te problemy, które Wojtek tutaj przywiózł do mnie na sesję, żeby je porozwiązywać, czy zechcesz nam pomóc i odpowiedzieć na te pytania? Mówisz, że znam. Dobrze, jak znasz, to będzie łatwiej. Na początek w imieniu Wojtka proszę cię, żebyś może tak wstępnie powiedział parę słów, zdań Wojtkowi na temat, jaki zechcesz, co uważasz za słuszne, żeby na początku tej sesji Wojtek po prostu, żeby nabrał większej otuchy, tej jakby wiary w to, że ta sesja ma sens i przyniesie dobre rezultaty. I teraz słucham, Wojtku, co Joshua mówi. Nic nie mówi, siedzi po prostu tak jakby na... To jest jakieś Dobrze. Drzewo stare, takie powalone, coś takiego chyba. Słuchaj, Joshua, Wojtek przywiózł ze sobą taki wielki kryształ. On jest, z tego wynika, że Wojtek jest przywiązany do niego. Czy dobrze by było dla poprawy samopoczucia Wojtka to jakby dać mu go do ręki, bo on sobie tak jakby na początku to zaplanował, że będzie z tym kryształem. Co powiesz na temat tego kryształu i tej mojej propozycji? Słyszę, tak. Tak, momencik, przyniosę ten kryształ. Żebyś poczuł ten kryształ, do której ręki go chcesz mieć. Obojętne. No to sobie złap ten kryształ i czerp tą energię, jeśli uważasz, że ci to pomaga. I
Powiedz mi, jak to teraz odbierasz? Poczułeś się, jak mając ten kryształ w ręce? Czuję, że przechodzi jakaś energia. Po prostu mrodzenie w ręce takie. Mhm. Joshua, skomentujesz teraz to, co się zadziało? To jest dobra energia kryształu. Mhm. I będzie pomocna nam, tak żeby Wojtek potrafił się uwolnić od tych blokad, które go trochę jeszcze tłamszą. Tak, będzie pomocna. Okej, dzięki. To ja teraz, Joshua, prosząc się o opiekę i tak jakby czuwanie nad tym wszystkim, nad tą sytuacją, bo ja zaproszę tutaj właściciela tej blokady, która jest nałożona Wojtkowi, żeby były trudności w tej sesji, bo po prostu spróbuję to jakby przekonać właściciela tej blokady, że należy ją zdjąć. I teraz, Wojtek, czy chcesz zdjąć tą blokadę? Tak, chcę zdjąć te blokady wszystkie. No ja na razie w tej, żeby tego... No to teraz policzę od 1 do 3 i zobaczysz tego, który założył ci tą blokadę. 1, 2, 3, już. Teraz czekasz cierpliwie, aż się zjawi ten to jakby właściciel tej blokady. I co, kto się zjawia, co się dzieje? Joshua nad tym wszystkim czuwa. Czy jest to wszystko bezpieczne? Tak jakby kot taki. Kot? Znowu ten sam. Tak, kot. Bez głowy, bez... Kot. Kot bez tak. Głowy. Mój drogi przyjacielu, do tego kota się zwracam. Żeby to miało bardziej jakiś taki charakter bezpośredni, to proszę cię, wytłumacz, dlaczego się pokazujesz w tej chwili bez głowy. Sprawia ci to radochę, czy ty, dlaczego jesteś bez głowy? Przecież nie ma nic prostszego, żebyś odzyskał tą głowę i pokazał się w pełnej postaci swojej. Teraz pokazuję głowę. Mhm. Dobrze, to teraz my nie chcemy przeprowadzać żadnych jakichś tam potyczek z tobą, ale prosimy o wyjaśnienie, dlaczego założyłeś tą blokadę Wojtkowi, która tak jakby utrudnia tą sesję. Na czym to polega? Dlaczego tak to się dzieje? Wytłumacz, proszę. Takie są założenia. Jesteś kotowaty. Ja znam tą rasę, waszą, twoją, kocią. Znam oczywiście nie z autopsji, ale z tych sesji moich poprzednich. Powiedz nam, dlaczego założyłeś tą blokadę? Dlaczego rościsz sobie prawo do tego, że możesz stosować tego typu blokadę? Ja rozumiem, że w tej chwili są takie założenia, ale dlaczego? Z czego to wynika? Nie każdy musi iść do światła. Nie każdy musi, ale każdy może. I teraz do Wojtka się zwracam. Wojtek, ty chcesz iść w stronę światła? Tak, chcę. To jest mój wybór. Chcę iść w stronę światła. A z czego to wynika, że ty chcesz iść w stronę światła? Dlaczego chcesz iść? Co tam chcesz osiągnąć po tej stronie światła? Czy uważasz, że to jest przynależne ci miejsce i pragniesz tego z całego serca? Tak, uważam tak. To teraz do tego kota się zwracam. No widzisz, przyjacielu, Wojtek teraz powie taką formułkę, że on sobie nie życzy, żebyś w tej chwili mu przeszkadzał iść w stronę światła. I Wojtek, powiedz to i ty musisz się niestety do tego dostosować. I już w tej chwili nie będziesz przeszkadzał Wojtkowi nawiązać pełnego kontaktu ze stroną światła. Powiedz to. Tak, z mojej własnej woli chcę podążać w stronę światła. Chcę służyć tylko dobru.
No i teraz prześlij tak jakby błogosławieństwo takie temu kotu, żeby on sobie poszedł w swoją stronę, robił to, w co go natura wyposażyła, a ty jesteś od tego wolny. Pobłogosław mu. Życz mu wszystkiego najlepszego. No, on musi robić to, do czego został powołany, ale ty po prostu odrzucasz tą tak jakby znajomość, współpracę, zależność z tym kotem i jesteś wolny. Tak, jestem wolny i nakazuję ci zabrać wszystko, co... To nie chodzi o nakazanie, po prostu tak chcesz i już. Z mojej woli nie chcę więcej mieć z tobą nic wspólnego. Dobrze, i teraz mi powiedz, co się stało z tym kotem? Stoję jeszcze przed tak. No, nie będę się z nim boksował, bo jeśli będzie jeszcze próbował przeszkodzić, to możemy się tak jakby troszeczkę poboksować, ale to nie ma sensu. To nie ma sensu, bo on tak musi ustąpić i tak musi ustąpić. A teraz zwracam się do Joshua. Joshua, w tej chwili już Wojtek jest wolny od tej blokady i teraz ta sesja powinna nabrać tak jakby rozmachu, rozpędu i być bardziej skuteczna. Skomentujesz teraz tą całą utarczkę z kotem? Przychodzi mi, że tak jest wszystko skonstruowane. No wiadomo, że tak to jest skonstruowane. My będąc ludźmi tu na tym poziomie, na tym, jak to się określa, 3D, jesteśmy istotami dualnymi, czyli tęsknią za światem, jednocześnie jesteśmy tak jakby podatni na działanie tej ciemnej strony, ale Wojtek postanowił definitywnie tak jakby się zaangażować w sprawę światła, bo tam ma jakieś plany, marzenia, żeby się zająć pomocą innym ludziom. Do tego dojdziemy później. Ale w tej chwili, czy ta sesja zmierza w dobrym kierunku? Wcześniej dostałem odpowiedź, że tak ma być. W trakcie tam tego... Dostałeś odpowiedź od tego orła? Tak. Okej, no tak ma być. Ale ja się do niego zwracam, czy z tego by wynikało, czy można wysunąć taki wniosek, że Wojtek jeszcze nie do końca jest gotowy na takie definitywne przejście w stronę światła, czy jeszcze tych przeszkód jest dużo, dużo i trzeba to po kolei wszystko to jakby niwelować. Pomału się wszystko wyklaruje. Okej, ale dopytam, czy to się wyklaruje w dzisiejszej sesji, czy to jest praca na przyszłość, na dłuższy okres? Przyszłość w dzisiejszej. Aha, bardzo dobrze i będę wdzięczny za każdą pomoc. W tym kierunku to ja może teraz wezmę kartkę z tymi pytaniami i teraz będę prosił o Joshua o pomoc w wyjaśnieniu Wojtkowi tych jego dylematów. Wziąłem kartkę. No i tu ma takie pytania. Tu jest na samym początku oczyszczenie zbytów, podczepów i klonów. Już częściowośmy to zrobili, ale teraz ja z Wojtka zrobię istotę, która będzie mogła dostrzec ewentualnie jakieś byty, podczepienia w swoim ciele, czy to fizycznym, czy to energetycznym. Ja policzę od 1 do 5 i Wojtek, zobaczysz swoje ciało energetyczne i wszystkie te podczepy energetyczne, jeśli takie są. Prawdopodobnie są i zobaczymy. Policzę od 1 do 5 i zobaczysz w swoim ciele miejsca, gdzie są te
ewentualne wszczepy, byty, jakieś coś. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz patrzysz od głowy. Obserwujesz swoją głowę energetyczną i teraz mi opowiadaj, co tam jest niewłaściwego przy twojej głowie, w twojej głowie, w okolicach głowy. W całej głowie jest coś czarnego. W całej głowie? Tak, w całej głowie jest coś czarnego. Ale mówisz o mózgu, czy mówisz o całej głowie? Nie, no mówię o całej głowie, bez pod skórą jakby, pod skórą. No, no dobrze, przyjąłem to do wiadomości. I teraz znowu, ale zapytam. Myślę, że z czakry korony widzę takie białe, jakby, no, jakby kwiat biały taki wychodził jak z czakry korony. Okej, czyli no tak, no dobrze, dobrze. Ale musimy rozwiązać ten problem. Tego czarnego czegoś, który tak jakby siedzi w tej głowie. Ja nie wiem, czy jest koniecznym tak jakby przywoływania istot, które to tak jakby założyły, lub Wojtek sam sobie w jakiś sposób pozwolił na to, żeby zostało mu tego. Ja poproszę mojego mistrza z Atlantydy, który mi często pomaga w tego typu sytuacjach. Mistrz z Atlantydy to jest taki mędrzec ubrany w pelerynę, tam pod peleryną ma ukrytą taką czaszkę kryształową, a oprócz tego ma ze sobą taki kielich, takie naczynie, do którego zbiera te wszystkie przyczepione byty jakieś tego. Ja policzę od 1 do 3 i poproszę, żebyś zobaczył tego mistrza z Atlantydy. 1, 2, 3. Już. Czy zjawił się? Tak, ja go już widziałem wcześniej. Mhm. Witam cię, mistrzu. Witam również. Głośniej. Aha. Witam również. Dobrze, dziękuję ci. I no, prośba jak zwykle, no. Najlepiej by było, żebyś wytłumaczył nam, bo kto i po co mu to wszystko pozakładał, te wszystkie niepotrzebne, wrogie wręcz, ograniczające szczepy. I po prostu, żebyś nam pomógł się oczyścić, żebyś Wojtkowi pomógł się oczyścić z tego. Może dobrze by było, żebyś wytłumaczył, kto i po co mu to zakładał. Lub co ewentualnie Wojtek zbroił w jakiś tam w swoim życiorysie kosmicznym, że został tak jakby podatny na tego typu ograniczenia. Słucham. To jest... Tak słyszę. Tak. Że jestem dobrą istotą, a po prostu to... Żebym nie szedł w kierunku światła, żebym po prostu... No tak, no te przeszkadzajki to są właśnie... Zeszłem tu po coś zeszłem tu, ale jestem blokowany po prostu w ten sposób. No to jest prośba, jednocześnie pytanie, czy pomożesz nam się pozbyć tych blokad, tak żeby Wojtek poczuł się na tyle wolny, żeby mógł bardziej skutecznie spełniać tą swoją misję, którą tam wcześniej sobie tak jakby założył. Bo zabierasz mu to? Zaczniemy oczywiście od tej głowy, bo w tej chwili na tym jesteśmy skupieni. Słyszę, że będzie trudne. No ja wiem, że to jest proces i to pewno będzie wymagało dużego wysiłku, tak jakby wysiłku ze strony Wojtka, żeby tak jakby
pomagać, przyczynić się do rozpuszczenia tego, tej ciemnej, tej jakby tej blokady, która jest na całej głowie, ale rób, co w tej chwili możesz zrobić, drogi mistrzu, żeby ten postęp na drodze oczyszczania, żeby się już zaczął, ale już tak odczuwalnie przez Wojtka. Zdejmuję taką jakby powłokę czarną. Mhm. Z półtwarzy już widzę oko nawet. Mhm. Jest zdjęte. Przy uchu zostało, ale widzę taką kryształową czaszkę w sobie. Mhm. Mistrzu, tą kryształową czaszkę taką. Mistrzu, możesz nam przybliżyć to zagadnienie kryształowej czaszki, którą on, Wojtek, widzi w swojej głowie? Co ten chyba symbol oznacza? O czym świadczy? Mocy, siły. No to tylko, Wojtku, wystarczy, żebyś w to uwierzył i poczujesz ten power w sobie i poczujesz, że jesteś istotą chronioną ze strony światła i w tej chwili będziesz mógł łatwiej, z większym zaangażowaniem realizować te swoje założenia. Tak to interpretujesz, Wojtku? Tak, czuję, że to jest coś dobrego na pewno. Mhm. Ten blask tej tej kryształowej czaszki. Między oczami zostaje ciemność, coś tak jakby z tyłu. Tu zwracamy się do mistrza, żeby tak jakby zajął się jeszcze tymi miejscami, które wymagają tak jakby oczyszczenia. Wybrane. Później? Już jakby było wybrane. Wybrane, czyli oczyszczone w tym sensie, czy jak? Tak. Jeszcze gdzieś tam jakby coś z tyłu. Do mistrza się zwracam. Czy ja w jakiś sposób mogę się do tego dołączyć, do tego oczyszczania, skorzystać z mojej pomocy, czy to nie jest potrzebne? To nie jest potrzebne. To już jest końcówka z głowy. Mhm. Czyli ten proces trwa, tak? Tak. Mhm. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zabrane wszystko z głowy.
No to dziękujemy. Przy okazji, pozostając jeszcze na chwilę przy głowie, zobacz teraz tą czakrę korony, o której teraz wspomniałeś, i teraz mi powiedz, jak ona wygląda. Ona jest jasna, taka purpurowa, z takimi jakby płomieniami wychodzącymi do góry. Tak, bardzo dobrze. I teraz na ten moment zabezpieczam ci tą czakrę korony w ten sposób, żeby żadne siły ze strony ciemności nie miały możliwości tutaj jakby ingerowania w twoją czakrę, a zostawiam otwarte kanały, które prowadzą w kierunku tej jasnej strony istnienia. I teraz mi powiedz, jak daleko sięgają te promienie, które widzisz? Jak daleko sięgają? Jak daleko jest otwarta ta? One są wysoko, nad głową. Paręnaście centymetrów, wyżej nawet. No to nie za daleko, bo w każdym razie ta czakra korony to są kanały łączące z kosmosem. I trzeba będzie nad tym tak by intencjonalnie podziałać, po prostu formy modlitwy, pragnienia, że będziesz pragnął, modlił się o to, żeby te kanały w stronę światła były na trwałe, tak jakby otwarte, a te ciemne kanały, żeby były na trwale zamknięte, żeby już żadne ciemne istoty nie miały możliwości ingerencji w twoje ciało, w twoją energetykę. No dobrze, to na ten moment zostawimy i teraz mistrzu, proszę o dalszą tak jakby skan tego ciała Wojtka. Wojtek, teraz skup się na swojej czakrze gardła. Tu już żeśmy tak jakby ją odblokowali, bo ten kod tam już został tak jakby załatwiony. I zobacz, jak teraz wygląda ta twoja czakra gardła. Jest jeszcze jakiś punkt czarny, taki też jakby na krtanie dokładnie. Zwracam się do mistrza z Atlantydy, czy jest konieczne to jakby wejść w ten moment, kiedy to powstało, kiedy ktoś mu to założył, czy sam to załatwisz bez wchodzenia w szczegóły? Do mistrza się zwracałem. To już zdejmuje to. Okej. Zdjęte jest. Dobra. Idziemy dalej, dochodzimy do czakry serca. I teraz mi opisz, jak ona wygląda w tej chwili. Jest zamek założony na niej. Zamek? Zasuwak taki, tak. Co to symbolizuje? Wytłumacz, mistrzu. To jest otwierane. Nie, jest to zawsze otwarte, po prostu otwiera się i zamyka. I trzeba to po prostu zabrać. Po prostu otworzyć na stałe i zlikwidować ten zamek. Zabrać, całkowicie zabrać. No to prośba, zwróć się osobiście do mistrza, żeby ci to zabrać. Proszę o usunięcie tej blokady na stałe. Jeszcze dopowiedz, dlaczego to tak chcesz zrobić. Chcę mieć czyste serce, pełne światła, miłości. Okej. I teraz obserwuj, co się dzieje, jak to mi się załatwia. To
to już jest oderwane, bo to było to jakby przyklejone. No i jak się teraz z tym czujesz, jak się pozbyłeś tego zamka i tego zamknięcia? Jak wygląda praca tej twojej czakry serca? Jest jasne, ale widzę jeszcze jedną tam taką, taką mniejszy taki jest. Że to dajemy mistrzowi czas, żeby również z tym się uparał. Zabrane. Okej. Okay. I jak teraz wygląda twoja czakra serca? Jest jasno. A jakieś odczucia psychiczne, jakieś tam, co czujesz? Widząc to twoje serce, że teraz czyste i otwarte. Lekkość taką większą. Wcześniej nie czułem takiej lekkości, a teraz taka lekkość jest. No i niech tak pozostanie. I przechodzimy teraz w te czakry, powiedzmy te niższe. One są wszystkie niby potrzebne, nie niby, tylko na pewno są potrzebne i spełniają swoją rolę. Z tym, że te niższe, biorąc tego, to one dotyczą bardziej ciała niż spraw ducha. No i teraz wchodzimy w tą czakrę. Ona się chyba Hara nazywa, czy jakoś tam inaczej po tych... Tego. Zobacz, jak ona wygląda i czy to jest czakra mocy taki. Czy tam coś przeszkadza? Czy coś jest nie w porządku? Jest owinięta czymś czarnym, to po prostu tylko trzeba zdjąć. Jakby bandażem czy czymś. No mistrzu, prośba. Załóż teraz tamtą czakrę. Oczyść to i prosimy, żebyś poczuł tą siłę później, tą moc w sobie, moc w kierunku i dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, aby to wszystko razem służyło ci do pracy na rzecz światła. Staniesz się takim pełnoużytecznym pracownikiem światła. Już jest zerwane, już jest jasno. Okej. No to przechodzimy teraz jeszcze niżej. I teraz czakra sakralna. Jak wygląda? To samo jest coś owinięte takim czarnym. No i mi się teraz będzie czyścił. No i najniższa czakra, czakra uziemienia, korzenia. Czy tam wymaga jakiejś interwencji? Tam jest w porządku. W porządku. Dobrze, to do mistrza się zwracam. Mistrzu, dziękując za to, co się stało do tej pory. Czy jeszcze masz coś tutaj do załatwienia z Michałem? Z Wojtkiem, przepraszam. Czy już twoja misja na dzisiaj była to jakby zakończona? Przy brzuchu jest spirala jakaś taka złota, platynowa. Złota, platynowa?
tak. To się kojarzy ładnie, bo złoto, platyna to są szlachetne tego i zwracam się do mistrza, co to jest, czemu to służy i jaką rolę spełnia Wojtka. Sprawia ból. Sprawia ból. No to widocznie to nie jest tak do końca czyste. I ja teraz tutaj zapraszam majstra od tego, który to założył. Policzę od 1 do 3 i zobaczysz kogoś, jakąś istotę, która po prostu to założyła i w jakimś tam celu i porozmawiamy na ten temat z tą istotą. 1, 2, 3. I kto się zjawił? Znowu kot. Oj kocie, dobra, no widocznie czekałeś na ten moment, bo nie szedłeś. Do czego ci to służyła ta złota spirala czy platynowa? Czy ciągle to samo? Do czerpania energii. O, Wojtek, czy chcesz się tego pozbyć? Tak, chcę się tego pozbyć. Zdecydowanie, tak? Tak. No to drogi kocie, będziesz musiał tą swoją zabawkę zabrać, ponieważ taka jest wola Wojtka i na podstawie prawa boskiego, prawa wolnej woli, Wojtek chce się tego pozbyć, a ty musisz to zabrać. Bez urazy, ale Wojtek pójdzie swoją drogą, a ty będziesz musiał szukać żywiciela gdzie indziej, który jest powiedzmy, no jeszcze tak jakby pod, bo będziesz miał możliwość czerpania tej energii. Ale ja bym ci ewentualnie mógł doradzić, że jednak byś mógł przejść na stronę światła i popracować trochę w kierunku światła, ale to jest twoja sprawa. Teraz Wojtek powiedz, drogi kocie, zabieraj swoje zabawki, bo po prostu tak chcę, tak wybieram. Drogi kocie, zabieraj wszystkie swoje zabawki, bo taka jest moja wola. Okej. No i co, kot? Wyciąga to, ale to... No. Co się dzieje? Nie... Zostawił i go nie ma już. Pozostawił to i uciekł? Nie uciekł, tak, nie ma go. Dobrze, będziemy musieli sobie sami z tym poradzić. Dobra. Ja teraz, prosząc mistrza, żeby mi w tym pomagał. I chcesz się tego pozbyć jeszcze, tak? Tak. I to było powiązane z tym, z tymi bólami, o których mówiłem, tak. Przecież to dobra. Teraz ja staję się kanałem, przez którą zacznie płynąć boska energia, która rozpuści po prostu tą spiralę. Rozpuści i ta spirala rozpuszczona zostanie tak jakby zdematerializowana i materiał wyjściowy zostanie wykorzystany do innych pożytecznych rzeczy, ale to już siły wyższe o tym zadecydują. W tej chwili ta energia płynie przez moją rękę i Wojtek, możesz ją widzieć. Jaki kolor tej energii? Jest jasny, z takim różowym. Okej, i teraz patrz na tą spiralę, co się z nią dzieje? Ona już znika. No właśnie, i poczekamy, aż ostatnie fragmenty, ostatnie jakieś tam tego zostaną całkowicie rozpuszczone i odejdą w niebyt z naszego świata.
chłód, jak ta energia przepływa i tam działa na tą spiralę, chłód w tej ręce. Prawie że mróz. I co się dzieje? Już została końcówka tylko to. Mm-hmm. Koniec. Dobra, dziękuję. I teraz my to zasklepiamy, to miejsce wypełniamy pozytywną energią. Tu się zapada, to miejsce wypełnia. I już ten ból związany z czerpaniem energii przez kota tą drogą został odcięty i nigdy nie powróci. Jak się teraz czujesz tutaj? Trochę lepiej, dużo lepiej. Czyli jeszcze jakieś tam ślady są? Ślady w sensie, że ten ból to jakby jeszcze tam można go wyczuć lekko? Tak, teraz tak, ale... Ale? Wcześniej to już było po prostu... Zaczął odchodzić sam, nie? Nie było go i w pewnym momencie się pojawił i zaczął odchodzić. Aha, czyli teraz już na stałe odejdzie. Kot zrejterował i jesteś czysty. No dobrze. Mistrzu, jeszcze tam coś jest u Wojtka do usunięcia, do rozpuszczenia? Także nie. Wszystko jest w porządku, tak? Tak. No to mistrzu, bardzo dziękujemy. Wojtek też ze swojej strony podziękuję. I teraz czujesz się zharmonizowany. Czujesz się bardzo dobrze. I teraz zwracam się do Joshua. Joshua, drugi. Skomentujesz to? To, co zrobiliśmy w tej chwili na ciałach energetycznych i fizycznych u Wojtka, czy to jest z twojego punktu widzenia już na stałe pozałatwiane i tak pozostanie? Jeszcze coś się może przypamiętać. Mhm. A co byś poradził Wojtkowi, żeby się chronić przed ewentualnymi ingerencjami w jego energetykę, w jego ciało? Modlitwa. Modlitwa. No, oczywiście rozumiem, że to nie chodzi o jakieś formułki, klepanie formułek, tylko chodzi o taką prośbę, intencję do Boga, żebyś po prostu był bezpieczny bez tego. I to jest to jakby zadanie między innymi dla ciebie, bo modlitwa jest bardzo potężnym narzędziem, jeśli jest szczera i taka połączona z pewnością, że zadziała. Okej, okay, a teraz popatrz na Joshua, który do tej pory miał formę orła. Czy coś się zmieniło? Czy może przybrał w międzyczasie niezauważalnie inną formę? Czy pozostaje orłem? Jest orzeł. Mhm. Dobrze, Joshua, wytłumaczysz tą zależność między formą, orlą formą, którą przybrałeś, a Wojtkiem, skąd taka właśnie forma u ciebie jest jakby preferowana? Słyszę dawne dzieje czy coś? No właśnie, pytam dlatego. Skąd się to wzięło? Wytłumacz, jeśli możesz. Ja widzę jakiegoś Indianina. Aha, dobrze. Chcesz to, Wojtek, zobaczyć tam tą swoją sytuację w tamtym wcieleniu, kiedy byłeś Indianinem? Możemy zobaczyć.
Dobrze, to ja policzę teraz od 5 do 1 i zobaczysz siebie właśnie w tamtym wcieleniu, kiedy ten orzeł stał się twoim tak jakby opiekunem. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Przeniosłeś się w czasie i w miejsce, kiedy właśnie zostały liście te jakby przeznaczeni dla siebie. I kim jesteś teraz? Zobacz siebie. Jak wyglądasz? Widzę jakiegoś starego Indianina. Stary Indianin. Jaką funkcję pełnisz w tym swoim plemieniu, czy może nawet szerzej w jakiejś tej społeczności indiańskiej? Kim jesteś tam? Czy może to jest inny jakiś Indianin, który po prostu przyczynił się do tego, że nastąpiło to jakby połączenie tego symbolu orła z tobą? Czy to ty jesteś tym starym Indianinem? Nie. Nie? A kim jest ten stary Indianin? W stosunku do ciebie w tamtym wcieleniu? Nic nie przychodzi. To ja do tego Indianina się zwracam. Kim jesteś, mój drogi? Mówi dziadkiem. Dziadkiem w tamtym wcieleniu, to znaczy miałeś wnuka, który w tym wcieleniu jest teraz Wojtkiem? Czy wytłumacz te zależności rodzinne? Użyłeś słowa dziadek. Że moim dziadkiem. Moim dziadkiem. Był twoim dziadkiem i teraz wytłumacz, drogi Indianinie, dziadku, skąd u Wojtka takie powinowactwo do Joshua jako w tej formie orła? Skąd się to wzięło? Jaki był początek tej wzajemnej, bardzo korzystnej relacji? Czy to był rodzaj... Nasz rodowy, nasz rodowy. Taki totem rodowy, tak? Myślę tego. To powiedz coś więcej na temat waszej sytuacji. Tak z ciekawości, bo to pewno nie ma większego znaczenia oprócz poznawczego. O swoim plemieniu, o swoich wierzeniach, o swoich tego... Coś na ten temat, bo to bardzo ciekawe. O swojej tradycji, o waszej tradycji. To nie ma znaczenia, tak słyszę. Aha. Może być związany z nami. No dobrze, no to dziękujemy ci, że tutaj przyszedłeś i tam Wojtek mógł zobaczyć cię. Okej. No dobrze, no to teraz po tym oczyszczeniu i powiem tego, przejdziemy do następnych pytań i teraz w kolejności. Dobrze, tak zapytam, moimi słowami to wszystko. Czy są jeszcze w życiorysie kosmicznym Wojtka jakieś zaszłości, które w jakiś sposób rzutują niekorzystnie na jego obecne wcielenie? Jeśli takie są,